Witajcie moi drodzy. W tym nagraniu chciałbym przedstawić Wam interesujący artykuł dziennika Daily Telegraph na temat projektu opartego o sztuczną inteligencję opracowywanego w Izraelu. Autorzy mówią o nim supermózg. Izrael opracowuje supermózg, sztuczną inteligencję, aby przeprowadzać zautomatyzowane ataki na polu bitwy. Telegraph otrzymał wyłączny dostęp do informacji o programie, który wykorzystuje czujniki o dużej mocy, aby pomóc czołgom i robotom operować na polach bitew. Izrael opracowuje supermózg oparty o sztuczną inteligencję, który wykorzystuje szereg czujników dużej mocy, aby pomóc czołgom i robotom w patrolowaniu pól bitewnych i znajdowaniu celów wroga, tak jak wygląda to w nowej erze pola bitwy. Sztuczna inteligencja, nazwana Athena na cześć greckiej bogini wojny, jest na wczesnym etapie rozwoju w Israel Aerospace Industries, ale może zostać wdrożona w ciągu następnej dekady. Daily Telegraph otrzymał wyłączny dostęp do programu Athena, w tym do próbnej demonstracji mózgu używanego przez czołgi w scenariuszu walki. W tym scenariuszu izraelskie czołgi Karmel zostały wyposażone w sztuczną inteligencję wielkości smartfona, która zbierała dane m.in. z czujników podczerwieni i radarów, aby oznaczać jednostki wroga ukryte pod ziemią oraz w budynkach na polu bitwy. W jednej chwili dane zostały przesłane do dowódcy i zamienione w menu bitewne z najlepszymi metodami ataku na cele. Athena może być również podłączona do systemów kierowania ogniem i manewrowania czołgami, co pozwoliłoby jej na automatyczne atakowanie celów, chociaż ostateczną decyzję o dalszym postępowaniu podejmował będzie zawsze oficer dowodzący. Jak zrozumiał The Telegraph, izraelska państwowa firma obronna również rozważa zamontowanie systemu Athena w zautomatyzowanych pojazdach, które mogłyby automatycznie patrolować ogrodzenia graniczne w poszukiwaniu intruzów. Izrael ma nadzieję, że systemy obronne sztucznej inteligencji zwiększą wydajność jego armii, ponieważ maszyny mogą analizować pole walki i generować taktyczny plan bitwy znacznie szybciej niż ludzki umysł. Wyżsi oficerowie izraelskich sił zbrojnych, którzy również badają działania sztucznej inteligencji w ramach konfliktu zbrojnego, powiedzieli, że niektóre aspekty tej technologii mogą być gotowe do użytku w świecie rzeczywistym już w przyszłym roku. Nie jesteśmy daleko od podstawowego poziomu uzyskania automatycznego obrazu świadomości pola bitwy, powiedział pułkownik Eli Birenbaum, szef Wydziału Architektury Wojskowej IDF. Jeśli zapytasz mnie, czy może się to stać pod koniec 2021 roku, myślę z 90% dokładnością, że odpowiedź będzie pozytywna. Pułkownik Birenbaum powiedział, że jednym z kluczowych wyzwań w przyszłości będzie przekonanie żołnierzy, aby zaufali maszynom, porównując je z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa autonomicznych samochodów. Urządzenie Athena to tylko jedna z wielu broni sztucznej inteligencji opracowywanych na całym świecie, chociaż projekty są na ogół owiane tajemnicą. Wiadomo, że obejmują one drony i urządzenia do celowania w pociski. Natomiast eksperci zauważają, że już od wielu dziesięcioleci armie używają broni, która działa automatycznie, wskazując jako przykład miny. Obecnie trwa wyścig zbrojeń między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, jednak Rosjanie również przeprowadzają wiele eksperymentów, będąc ciągle nieco w tyle, wyjaśnił dr Jack Watling, ekspert od wojny lądowej londyńskiego think tanku RUSI. Jest to realistyczne i bardzo dostępne, ale niekoniecznie wdrażalne. Po części dzieje się tak dlatego, że wojskowi niekoniecznie są pewni konsekwencji jej wykorzystania. Izrael nie jest jedynym zachodnim sojusznikiem zajmującym się wojną AI. W Stanach Zjednoczonych kadeci wojskowi programują czołgi z algorytmami do wystrzeliwania balonów reprezentujących żołnierzy wroga. Tymczasem w listopadzie ubiegłego roku szef brytyjskich sił zbrojnych spekulował, że do lat 30. XXI wieku żołnierze roboty mogą stanowić około 1/4 wojska.
Generał Sir Nick Carter wypowiedział się w wywiadzie na temat brytyjskiego finansowania obronnego, gdzie powiedział, że nie stawia żadnego konkretnego celu w odniesieniu do kwoty robotów w armii. Twierdzi się, że pod koniec ubiegłego roku Izrael użył karabinu maszynowego napędzanego sztuczną inteligencją, aby zabić jednego z czołowych irańskich naukowców zajmujących się kwestiami nuklearnymi. Jednak Tel Awiw nie odpowiedział na teorię, że stał za atakiem i zazwyczaj odmawia komentarza na temat zagranicznych działań wojskowych. Naukowiec Mohsen Fakhrizadeh, o którym mówiono, że był szefem irańskiego programu nuklearnego, został podobno zabity przez sterowany satelitarnie karabin maszynowy, który wykorzystał sztuczną inteligencję do wycelowania w niego. W weekend wzrosły napięcia między Izraelem a terytoriami palestyńskimi po tym, jak ponad 30 rakiet zostało wystrzelonych ze Strefy Gazy na terytorium Izraela przez islamistyczne bojówki. Rakiety nie spowodowały śmierci ani obrażeń, chociaż uszkodziły część mienia. Ostrzał rakietowy wydawał się być odwetem za starcia między Palestyńczykami a ekstremistycznymi bojówkami żydowskimi we wschodniej Jerozolimie w piątek, w wyniku których ponad 100 osób zostało rannych. Takimi stwierdzeniami kończy się artykuł brytyjskiego dziennika Daily Telegraph. Sporo ciekawych informacji zawarto w tej publikacji. Wygląda na to, że po wcieleniu tych planów i projektów w życie współczesne pole bitwy zmieni się totalnie. Myślę, że można wręcz mówić o rewolucji na polu bitewnym. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten artykuł, że zaciekawiły Was informacje na temat izraelskiego programu Athena. Bardzo dziękuję za obecność. Trzymajcie się, do następnego razu.